dzisiaj mówimy o tych ilościach, 4-5 tysięcy w kraju, to są duże ilości, ale prognozy mogą być jeszcze trudniejsze, jeżeli nie zastosujemy się do tych elementów profilaktyki. Trochę poluzowaliśmy po tej próbie, po tym teście, jaki przeszliśmy w miesiącach wiosenno-letnich i myślę, że to troszeczkę uspokoiło całe nasze społeczeństwo, a problem choroby jest ciągle ten sam, ciągle duży i mam nadzieję, że jakieś opamiętanie w tej chwili nastąpi i zapowiedzi egzekwowania tych wymogów zaskutkują tym, że ludzie zaczną się do tych zaleceń stosować. Niezależnie od tego, co powtarzam, w maseczce łatwo nie jest, ale trzeba się z tym poświęcić, bo to jest ratowanie życia i naszego, i życia innych. Nie bądźmy egoistami. System ochrony zdrowia będzie robił wszystko, aby sprostać tym wyzwaniom, natomiast będzie to rzecz niesłychanie trudna, jeżeli nie będziemy bagatelizować te wszystkie elementy. Pamiętajmy także o tym, nie traktujmy, że jeżeli się nie witamy z podaniem dłoni, to jest jakaś ujma. Nie, to jest przyjęcie pewnej strategii, sposobu postępowania po to, aby ograniczyć do minimum ryzyko zakażania innych osób. Dystans jest niesłychanie ważny. Stoimy tutaj już zbyt blisko, w związku z tym pozwolę sobie jeszcze oddalić. Myślę, że mikrofony to zbiorą. Pilnujmy tego dystansu. Pamiętajmy o tym, że to jest bardzo trudne do utrzymania tego dystansu. Ale utrzymanie dystansu jest bardzo trudne. Natomiast maseczki, absolutny obowiązek. Panie Maksymilianie, proszę pamiętać, żeby się maseczka nie zsuwała z nosa. Absolutnie musi być obejmować nos i dystans.